Czyli kiedy tutaj sobie klikasz, wiesz, możesz sobie kliknąć na prawym, prawym. W imieniu Pomorza Szkódzki witam na kolejnym wernisażu naszego cyklu. Dzisiaj możemy oglądać pracę nie artysty, ale aż dwóch, mianowicie Marty Solarski, Mateusza Bykowskiego. Zanim oddam głos, chciałabym podziękować Lisakowi, Magdzie, za to, że nas goszczą po raz kolejny. Naszym patronom medialnym, czyli portalom Trójmiasto, Dwa Studenta i Gdańsk.pl oraz firmy Bluetooth, która nas wspiera. Cześć Państwu. Fajnie widać tyle znajomych twarzy, jak i nieznajomych. Proszę mi o nie śmiela ten mikrofon, więc szybciutko. Jakby o tytule, no pamięć śladu, ślad pamięci. Strasznie się cieszę, że nam się udało z Martą znaleźć wspólny tytuł do tych dwóch rodzajów malarstwa, ponieważ każdy z nas pracował osobno, oddzielnie, nie myśląc, że to kiedyś łączyć. I w przypadku Marty pamięć śladu, tak, te prace tutaj trzy i jedna w tej drugiej sali dotyczą tego, że Marta rejestrowała jakieś ślady farby wylanej wcześniej na płaszczyznę, jakby utrwalała ją na płaszczyźnie płótna. W moim przypadku to dotyczyło pamięci, która jest śladowa, która jest subiektywna, której się nie da odtworzyć w żaden obiektywny sposób. I tyle, tak? W razie pytań to chętnie odpowiemy. Ja chciałam, w zasadzie Mateusz powiedział już wszystko, ja chciałam jeszcze tylko podziękować Pomorzu Sztuki i Marcie Gerwaczewskiej za zorganizowanie tej wystawy. No i Wam wszystkim za przyjście. Ja.